kolor, kolor, kolor. Cześć, tu Gosia. Tak, tak, wiem. Mało mnie widać, ale muszę Wam pokazać, co powstało z mojego ostatniego eksperymentu. Postanowiłam trochę pobawić się kolorami. Rozrobiłam farby z wodą, żeby zrobiły się bardziej płynne i nakładałam je na podobrazia malarskie. Chlapałam, rozlewałam farby, kołysałam obrazami tak, żeby farba się wymieszała. Pewnie wiecie już, jak się miesza kolory i co z nich powstaje, ale chciałam sprawić, co się stanie, gdy wprawię je w ruch. Poszperałam trochę na ten temat w książkach i wiecie co? Znalazłam malarza, który w swojej twórczości inspirował się ruchem. Był to Wojciech Fangor. Zasłynął pulsującym malarstwem. Jego abstrakcyjne obrazy dają wrażenie migotania i iluzji optycznej. Przygotowałam dla Was eksponaty, które pomogą Wam zrozumieć, jak działają kolory i jak wpływają na otaczający nas świat. To są okulary, zmiennokoloraki, które mają w środku kolorowe folie i dzięki temu możemy zupełnie inaczej oglądać nasz świat. Na jednym oku mamy kolor żółty, na drugim czerwony i możemy kręcić kołami. A tu mam zupełnie inne okulary. Nazywają się okulary stałokoloraki. Polegają na tym, że ten kolor się nie zmienia, jest stały. Przykleiłam tu po prostu kilka kolorowych folijek. Jak założycie okulary na oczy, to kolory się nie zmieniają, ale świat się zmienia. Całkiem niezłe te kolory. Pokażę Wam kolejne eksponaty. Tu przygotowałam kawałek kółeczka, wycięłam tekturę, pokolorowałam ją i przewlekłam sznurek. To jest super zabawa i doświadczenie, które pokaże Wam, jak się mieszają kolory. Wystarczy ponawijać trochę to nasze kółko i rozprostować. I zwinąć, rozprostować. Jeśli chcecie takie kółeczko wykonać w domu, wytnijcie z tektury kółeczko, które możecie pokolorować. Zróbcie w środku dwie dziurki i przewleczcie bawełniany sznurek. Bardzo ważne jest, żeby był bawełniany, bo bez tego nie uda nam się eksperyment. Pokażę Wam gigantyczne koło koloru, jakie przygotowałam. Zobaczymy, jak tutaj się kolory zmieszają. Teraz lepiej. Od razu widać mój kolejny eksponat. Jest to kalejdoskop. Ale super. Koniecznie musicie zrobić w domu. Zaraz Wam pokażę jak. Do przygotowania kalejdoskopu przygotuj. Folię lustrzaną, dwa opakowania po Pringlesa, klej w sztywcie, klej na gorąco, linijka, nożyczki, nożyk introligatorski, ołówek, cienkopis, kolorowe papiery, kolorowe folie, przezroczysta folia, koraliki, cekiny, moneta do odrysowania, kredki i mazaki. Naszykuj dwa opakowania po Pringlesach. Z jednego odetnij metalowe denko, a z drugiego weź plastikową zatyczkę. Będzie potrzebna na później. Teraz naszykuj folię lustrzaną. Podziel na trzy części i delikatnie natnij. Umożliwi to łatwiejsze jej zgięcie. Pamiętaj, żeby lustrzaną stronę zgiąć do środka. To jest bardzo ważne, ponieważ bez tego nie wyjdzie nam kalejdoskop. Gdy już folia jest gotowa, sklejamy jej dwa brzegi i wkładamy do tuby. Teraz musimy odrysować koło na przezroczystej folii. Dorysuj do koła zakładki, wytnij i pozaginaj. Posmaruj je klejem na gorąco i włóż do tuby. Z tej strony, gdzie ocięłam metalowe denko. Dokładnie podociskaj, aby ładnie przylgnęło do ścianek. Wsyp do środka kolorowe koraliki, cekinki, brokat. Weź teraz plastikową zatyczkę z drugiej tuby, posmaruj brzegi i zaklej tubę. Uff, najtrudniejsza część już za nami. Teraz trzeba pięknie ozdobić naszą tubę. Możesz ją obkleić kolorowymi papierami, naklejkami, pokolorować kredkami, mazakami, czym tylko chcesz i jak chcesz. Na koniec poprzyklejaj kolorowe kawałki folii do zatyczki od strony koralików lub pokoloruj zatyczkę mazakami. Z drugiej strony odrysuj czarne koło i wytnij. Na środek przyłóż monetę
odrysuj, wytnij i przyklej do zatyczki. Tadam! I gotowe! Możesz teraz zajrzeć do środka naszego kalejdoskopu i sprawdzić, co tam się kryje w środku. Wojciecha Fangora interesowała astronomia i można powiedzieć, że wszystko zaczęło się trochę przez astronomię. W dzieciństwie zbudował swój pierwszy teleskop i od tamtej pory zaczął obserwować niebo, a w szczególności jego rozmazane, drgające plamy. Efekt migotania gwiazd postanowił wykorzystać w swoim malarstwie. Jego najsłynniejsze obrazy to koła z rozmydlonymi krawędziami i efektem migotania.